Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. A więc zaczynam w tym przedługawym wstępie. A więc ja jestem Olekas, ze mną jest Kasto. Cześć, witajcie. I zapraszamy Was na nowy odcinek na moim kanale. Tym razem z gry Wiedźmin. Mam nadzieję, że zrobimy z tego serię. Plan jest taki, żeby najpierw zagrać w Wiedźmina 1, później w dwójkę, a na końcu w trójkę. Mam nadzieję, że to fajne intro wprowadziło Was w świat naszego Wiedźmina. Naszego, bo to taki polski już bardzo znany reprezentant, można powiedzieć, jeżeli chodzi o gry, o książki. Chyba jedna z najsławniejszych postaci, jakie wypromowane zostały ostatnimi czasy. Znana bardzo dawno już z gier i książek przede wszystkim pana Sapkowskiego. Klimat może trochę graficznie gra odstaje już jak na te momenty, ale... Bo gra już ma około 16 lat. Ale klimat... Wiedźmina nigdy się nie starzeje. Dla miłośników tego uniwersum jest to zawsze miła odmiana i chętnie wracamy do właśnie tych przygód Geralta z Rivii. Zapraszamy Was do przeżycia tych wspólnych, fajnych chwil razem z nami, ciesząc się tą grą. A więc zaczynamy nową grę. Wybieramy podstawową wersję gry. Dokładnie. I jak widzicie... Poziom średni weźmiemy. Tak jest. Sterowanie... No to już według uznania, każdy może sobie wybrać. My wybierzemy klawiatura plus mysz. No i dobrze. Jest karmo. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie.
Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Mam powtarzać. Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 torynów za każdego odmieńca. Jest mu! Semirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz!
zabiliśmy pierwszego przeciwnika. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer'morren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. No i tu historia tak naprawdę się zaczyna od bardzo ciekawego momentu w historii tego uniwersum, czyli od ataku sławnego na Kaer'morren. Ci, co znają uniwersum Wiedźmina, wiedzą, że to jest taka bardzo, bardzo ważna chwila, która kształtuje później dalsze losy Wiedźminów, cechu wilka. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana. Mogą sobie próbować. Orzesz, mordy! Co to za byt? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! No i tak. Jak widzicie, kolejne starcie. Aha. Ogłuszyliśmy swojego przeciwnika. I jak widzicie, wykończenie nastąpiło takie zwysko. Chyba coś tam nie idzie do końca z tym ćwiczebnym mieczem. Chyba musimy poćwiczyć właśnie takie dodatkowe ciosy, jak widzicie. Każdy z przeciwników ma taki okrąg przy nim, gdzie widać utratę jego energii życiowej. My natomiast mamy pasek z życia na samej górze, po lewej stronie. Tak, ta czerwona kreska. Myślę, że inny oręż, nie tylko ćwiczebny miecz, będzie później się lepiej sprawował,
ale wiecie jak to jest. Lepiej mieć ćwiczebny miecz niż nie mieć nic. O. A gdzie mamy się dostać? Tu! To okej. Zobaczymy. Jak widzicie, na razie ci przeciwnicy za bardzo dużo na mnie robią. No ale czego się spodziewać po tak naprawdę wprowadzeniu do całej gry. Chociaż stanowi ono, muszę przyznać, taki fajny motyw. Tu jest inne sterowanie, dlatego graczom, którzy są przyzwyczajeni do tych bardziej nowoczesnych sterowań, po prostu będą miały kłopot, taki jak ja. Bo w nowych grach po prostu się klika tylko przycisk ataku i koniec, a tu trzeba jeszcze czekać, aż Geralt wykona ten atak i odpowiednim momencie kliknąć, żeby mógł wykonać podwójny atak. Coś gra nam nakazała zrobić, ale kliknąłeś i nie zobaczyłem do końca co. Że możemy zmienić taktykę na szkołę kota. Ja tak. O, teraz. Kotku. Czyli wilk jak z twardym przeciwnikiem, a kot jak z większym. Jak widzicie, to bardzo łatwe, bo możemy sobie strategicznie podejść do przeciwników, zobaczyć na którego najlepsza jest strategia, a zatrzymanie gry spacją bardzo nam to ułatwia. To jeszcze taki trochę zabieg, który był kiedyś, bardzo dawno temu robiony. Trochę takie narzucenie, trochę można powiedzieć takiego... Podobny zabieg można było wykonać w innych grach, bodajże angielskich. Dragon Age miał taką też możliwość, że spacją zatrzymywało się czas. Można było zaplanować, co tam robić z tymi przeciwnikami. Tędy nie przejdziemy. Za mną do Savoli. Żałujesz, że cię matka zrodziła. No właśnie. Zwróćcie uwagę na takie bardzo charakterystyczne nazewnictwa i takie teksty, które są rzucane przez te różne postacie, z którymi się mierzy nasz Geralt. Takie bardzo klimatyczne. Jest. No to jest pomocne. Na spokojnie można wybrać taktykę, nie?
O, łucznik. Tego trzeba sobie zręcznościowo. Stylem kota. Jak widzicie, oni mają cały czas oznaczenia, że to są bandyci salamandry. Czyli takiego bardzo konkretnego gangu. Prawie zacząłem od niego. Żałujesz, że cię matka zrodziła. Tak, będziesz krzyczał jak wieprze. To świetne stwierdzenie. Bardzo takie charakteryzujące tych bandytów. Nisko urodzeni, w łachmanach, w samych gaciach często biegających. Kołowrót. Źle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w dungeonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Tris może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą, jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. No, i dostajemy dostęp. Jakie właściwości mają eliksiry, które mi dałeś? Do eliksiru. Grom to eliksir bojowy. Spowoduje, że twój organizm zacznie reagować tak, jakby nieustannie znajdował się w sytuacji ekstremalnej. Napięcie mięśni, adrenalina... Rozumiem. Efekty uboczne? Trudno się skoncentrować na obronie. No i kac. Jaskółka to po prostu eliksir leczniczy. Dziękuję. No, jak widzicie, mamy ekipunek, więc pijemy sobie grom. To chyba tu. O! No i drugi. Nie? Może na raz tylko jeden. Jakby to wybić. Może... O! Da wybić. Dokładnie. Mamy? Tak.
efekt pojawił się nam pod medalionem. Nika. A my sobie już bierzemy jaskółkę ustawione i idziemy. Idziemy do twierdzy. Ładowanie. Zapisywanie. I idziemy. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No i jak widzicie, dodatkowo gra daje pewne wskazówki, żeby unikać przeciwnika ciosów, żeby ograniczyć jakby obrażenia, które nasz Wiedźmin może dostać. Walki na pewno będą coraz bardziej dynamiczne, dlatego że nasz Wiedźmin jakby zapomniał o tym wyniku wypadku, zapomniał o tym, jak się walczy, kim jest. I teraz sobie to wszystko w trakcie tych zmagań i obrony Kaer Morhen przypomina. Rypa jeszcze mamy. Styl grupowy. Dlaczego? Pozwala atakować kilku przeciwników naraz. I schodzimy w dół. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. No i w laboratorium. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Sowola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut. A nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Ardem w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. No właśnie. Widzicie, nasz Geralt zapomniał po prostu wszystko. Nie musimy się nauczyć wszystkich znaków od początku. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Okej. Mamy znak ART, czyli telekinetyczne uderzenie. Rozwala gruzowe ścianki. I co okay. Jeszcze? Przewraca przeciwników między innymi. Idzie. Musimy iść po Triss, szybko. Czego się dowiedzieliście?
Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Duma, syfilis, franca i trąd, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Trys, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No i właśnie. I mamy tutaj, jak widzicie, jeden z elementów tej gry, czyli wybory. W każdej z części są wybory. Jakieś decyzje musimy podejmować. Kogo wspomożemy lub komu przeszkodzimy. No i to jest jeden z nich. Taki charakterystyczny dla gier Wiedźmina wybór. Albo możemy pójść z Triss do laboratorium, albo zostać z Wesemirem i zająć się przerazą. Co wybieramy? Co ty byś chciał spróbować? Może moglibyśmy pójść do laboratorium, ale zostanie z Wesemirem i zajęcie się przerazą też nie jest tym rozwiązaniem. No więc? Ale chyba pójdziemy do laboratorium. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savollo aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. No i Savolla się przebił. I jego pupilek także wkracza na plac. Musimy chronić laboratorium. To nie nasze zmartwienie, bo my wybraliśmy, że mamy się udać z laboratorium. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. My otrzymaliśmy puszczyka. Później będziemy mogli dzięki temu robić dalej te wszystkie sobie eliksiry. I Savollo. I jest Savollo. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. No i właśnie. On jest chroniony, musimy się pozbyć najpierw ludzików. Bo on z nich czerpuje moc. A dopóki czerpie z nich moc, ma chronione, jest tą barierą. Zaklęcie ochronne działa. Ale teraz... Partia. I użyjemy...
No nie wiem. W razie nie jesteś mocno ranny, ale... No, w sumie. Czemu nie? No lepiej użyć. Atakujemy maga. Jak widzicie, on dysponuje zaklęciami pioruny, teraz ogniste zaklęcie teleportacji. Spolla próbuje nas tutaj pokonać, ale nasze eliksiry działają bardzo dobrze. Teraz się pojawi. O, jest! Przewróciliśmy go. Można powiedzieć, że to taki jeden z pierwszych bossów, który się pojawia w tej grze. Tak jest, wybiła twoja ostatnia godzina, tylko jeszcze o tym nie wiem. Jest. Przeskok. I proszę bardzo. Sprzedaliśmy mu serię. O, teraz jakieś takie triki Weroniki stosuje. To możemy z trybu koto. Próbuj go przeskoczyć może. Savolla został pokonany. A my sobie weźmiemy następny eliksir, puszczyk. Znacznie zwiększa regenerację energii. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. No, i tak pokonaliśmy pierwszego przeciwnika, takiego magicznego. Bossa! Niestety... Plądrują laboratorium. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Pokonali naszą Triss. Na razie jej nie pomożemy. Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. No i niestety. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego.
Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie ma. Nie mogę znaleźć! Wesnirze, Leo nie żyje. Wszystko zostało ukradzione i właśnie w wyniku tego ataku Wiedźmini tracą możliwość... Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Tworzenia nowych Wiedźmin. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. No i możemy medytować. Tylko. To jest świt, no to do pół. 2 godziny. To my decydujemy, jaki jest ten. Możemy sobie Generalnie w tej chwili nie potrzebujemy za bardzo odpoczywać, gdyż jesteśmy Kali, no. Eliksiry jednak zrobiły swoje. Ja rozpoczynam 2-godzinną medytację. Mchy i trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. No i dostaliśmy z zakładki zadania. Jak widzicie, mamy zero tutaj pieniędzy. Jak widzicie, tutaj jest dziennik właśnie. Geralt. Na razie chyba nic nie mamy, no. Tak to wygląda. Mamy jeszcze mapę. Ale myślę, że to będzie... A tyle w tym odcinku. A więc ja byłem Olekas, ze mną był Kasto. Do zobaczenia w następnym odcinku, już niedługo.